Fatalny Red Bull wyciągnął z Maxa Verstappena wszystko, co najgorsze. Carlos Sainz znowu bohaterem we własnym domu, w domu Ferrari. Fantastyczne wystąpienie kolejne pole position. George Russell znowu pokonał Louisa Hamiltona i to on. Prawdopodobnie z faworytem do zwycięstwa w jutrzejszym wyścigu. Potężny dzwon, lansa, strola i wiele innych fantastycznych wydarzeń fantastycznych kwalifikacjach. O tym dziś będziemy rozmawiać moi najmisi w F1 vlogu. Myślałem, że to będzie dość szybki strzał, ale tak się nie wydarzy, dlatego że zdziało się zbyt wiele. Czyli tak, mówimy najpierw wyniki kwalifikacji i odprawa przed sesją, potem sesja po sesji Q1, Q2, Q3 ze szczególnym naciskiem na finał i potem na koniec jeszcze zapowiedź wyścigu, czego możemy się spodziewać w Grand Prix Singapuru. To są. Dzisiejsze tematy do omówienia. Mam nadzieję, że ta sesja podobała się Wam równie dobrze jak mi, ale nie mam co do wątpliwości, była po prostu fantastyczna. Zanim przejdziemy do to jeszcze raz polecam Kodrive Magazine, w którym zastanawialiśmy się między innymi nad tym, dlaczego ten tor może być niespodzianek, dlaczego Red Bull może mieć tutaj trudności i to się e, oczywiście ostatecznie sprawdziło, choć chyba nikt nie, nie spodziewał się, że aż tak. Przechodzimy do, do programu, zacznijmy od wyników tych kwalifikacji. Carlos Sainz znowu na pol Znowu najszybszy, wyprzedza George'a o 72 000 sekundy i Leklerka 89 000. Leclerc popełnił błąd w tej sesji, mógł zdobyć pole position, ale błąd w 17 zakręcie kosztował go ponad 1 dziesiątą sekundy. I star z pierwszego pola, czwarty Landon Norris nie, raczej nie miał szans na to, żeby walczyć o pole position. Strata McLarena zbyt duża, mówił, że był zadowolony ze swoich okrążeń. Piąty Louis Hamilton Niezadowolony. Przyznał, że było więcej tapa w samochodzie. E, sensacyjny. Has. Szóste miejsce Magnusena. I dziewiąte Nico Huckelberga. W końcu Magnusen bryluje. Siódme Alonso. To wszystko, co dało się zrobić, tak samo jak ósme Esteban Ocon. Dziesiąte miejsce Lyama Lawsona. E, to jest oczywiście taka mała sensacja. lepszy od Jukiego Tsunoda, który co prawda był zablokowany przez Verstappena. Ale potem zepsuł swoje ostatnie okrążenie i nie zrobił coś, czego, coś co zrobił Lion Lawson. To może być końcówka e, kariery Jukiego Tsunoda, jak mi się wydaje. Nawet Honda go z tego, go z tego nie wybroni. Max Verstappen. Największy obożeg tej Sesji trzy przypadki blokowania, w tym jeden na pitlęk, więc czekamy na kary dla niego. i Będę w szoku, jeżeli nie dostanie żadnej kary. Moim zdaniem powinien dostać minimum 10 pozycji za dwa osobne przewinienia. Tak mniej więcej wygląda czołówka tych kwalifikacji. Detale omówimy już, już za momencie. Jeśli chodzi o rozbieg, roz, 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 zaczęło się od wielkich problemów Red Bulla i to było widać to, że tracili w treningach, w drugim treningu szczególnie, 70 sekundy do najszybszego Karlasa Sańca. To jeszcze nie było aż tak e, przerażające, tak? To jeszcze wszystko dało się odrobić. Własności na tych samochodów, to e, robiło m, naprawdę duże wrażenie. Te, te boli po prostu były bardzo niestabilne, szczególnie tylne sekcje i to był największy problem do e, pokonania. Sam Sainz nie wierzył w formę Red Bull, a powiedział, że patrząc na tempo na długich przejazdach, Red Bull wyglądał na najmocniejszy samochód, jeśli chodzi o piątek. I mówi, kiedy tylko rozwiążą kwestię tempa na jednym okrążeniu, będą walczyli o pole position. To się nie sprawdziło. Sam Sainz mówił, że ma nadzieję, że będą także Ferrari, będzie walczył, ale mówi też o Astonie, który był szybki, McLarenie i Mercedesie. Aston wypadł z tego równania. Alonso też twierdził, że Red Bull będzie szybki wtedy, kiedy się będzie liczyło. George Russell tej spacy, który naprawdę, George jest bardzo inteligentny e, i moim zdaniem naprawdę świetnie widzi wyścigi, widzi wiele rzeczy no, lepiej niż nie jeden kierowca Formuły 1. George twierdził, że Ferrari jest faworytem w tym momencie, e, natomiast z e, Mercedesa stawał bardziej właśnie w walce z, z Red Bullem i z McLarenem, mówił, że prawdopodobnie będziemy walczyć o drugi rząd e, i kluczem będą e, opony. Pomylił się, bo walczył o pierwszy rząd, ale gdyby nie błąd, gdyby nie błąd e, Leclerca, Ferrari miałby pierwszy rząd. Tak czy inaczej rozegrało się o tysięczne części sekundy. Jacku, dziękuję Ci za Donatana i także e, Małuj za Zawisza. E, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. E, o co chodzi z Red Bullem? Christian Horner na no, gorąco m, m, mówi, że no, jest to bardzo takie po pusto, co się dzieje, że stracili aż tyle tempa. Mówi, że samochód nie odpowiada na zmiany ustawień e, słychać. Od komentarzy kierowców, że jest podsterowne, że jest nadsterowne, że są problemy podczas hamowania e, i mówi, że to wygląda na to, że nie udało się sprawić, żeby opony działały. I de facto faktycznie no, inaczej nie można tego wytłumaczyć. Mówi, zazwyczaj, gdy strata jest tak duża, wynika to właśnie z tego, że opony fundamentalnie źle działają. Różnych, że, sta, próbowaliśmy różnych rzeczy ustawieniami, e, różnych sposobów przygotowania i to się po prostu dla nas nie zdarzyło. Oczywiście już wczoraj pojawiło się to podejrzenie, że to ta dyrektywa techniczna 018, czyli konieczność przekonstruowania skrzydeł tak, aby się nie poruszały pod naciskiem powietrza. Powiedział, że samochód, którego używaliśmy w kwalifikacjach jest co do zasady identyczny z samochodem, który mieliśmy dwa tygodnie temu na Monzie i tydzień wcześniej na Zandvoort. To nie ma nic wspólnego z dyrektywą techniczną. Nic w bolidzie się nie zmieniło, zapewnia Christian Horner. Jaka jest prawda? Wydaje mi się, że wie to tylko zespół Red Bulla potencjalnie kilka bardzo spostrzegawczych bywalców padł. Natomiast już trzeci trening pokazał, że to będą bardzo ciekawe kwalifikacje. Wszyscy napierali w, w trzecim treningu, a w zasadzie już od drugiej połowy tego treningu, aż do samego końca były kolejne przejazdy eee, i no, no, zdawało się, że Ferrari znowu jest najszybsze. Red Bull, Red Bull pokazał sygnały e, poprawy. E, dałem takiego tweeta, że Red Bull już tam jest, może nie, że walco po opuszczalni To się nie sprawdziło, ale sam Max Verstappen przyzna, że faktycznie w treningu było lepiej, tylko potem, e, potem pobłądzili. Max się skarżył generalnie na bolid, e, jak, jak na wszystko, kiedy nie idzie za dobrze. Mówił, że problemy ze zmienianiem do góry, że po prostu koła za bardzo blokują, są zbyt brutalne e, no i że w dół też. Mówił, to jest nie do zaakceptowania, dużo, dużo przeklinał. Mówił, że powinien występować bardziej w konkursie na drift i że w konkursie na drift może może by wygrał. Zespół może oczywiście zestroić zmiany biegów, szczególnie do góry, najbardziej miękko, żeby przychodziły bardziej gładko, ale to oczywiście zwiększa czas zmiany przełożenia i ostatecznie oznacza straty, szczególnie na prostych. Więc to takie brutalne, ostre zestrojenie. Mm, Skrzyni biegów sprawia, że, że po prostu Bolid jest szybszy na prostych. Co ciekawe, w trzecim treningu też był najszybszy Carlos Sainz i był 69 tysięcznych przed George'em Russellem, czyli w zasadzie wyniki niemal identyczne, jak w Q3, no 3 tysięczne wolniej tym razem pojechał jeszcze George Russell od, od Carlosa Sainza, więc zobaczcie, jak było ciasno, ile się tam działo. Max Verstappen był czwarty, tracił 30 sekundy, czyli to był wyraźny ślad poprawy, potem niestety nie sprawdziło się to już w kwalifikacji a skoro mowa o kwalifikacjach, pora przejść na... Na Q1 i w Q1 wydaje mi się największe wydarzenie to wyglądało mniej więcej następująco: sama końcówka i ten tutaj rozwający się e, ból, to jest oczywiście boit e, Lansa Strola. Wypadek desperacji, jak to ujął David Coulthard, moim zdaniem doskonale to brzmiało absolutnie ostatnia próba na ostatnim okrążeniu i rzucanie samochodu w bardzo dziwnym miejscu na tarce, e, ostatniego e, zakrętu, wypadnięcie w bariery i potężny, niepokojący. E, początkowo dzwon, bardzo szybko się okazało, że, że lansowi generalnie nic się nie stało, tak więc wdziękować za to. Natomiast, natomiast oczywiście wyglądało to bardzo źle, bardzo desperacko. Nie dalej jak wczoraj w F1 logu tłumaczyłem Wam, dlaczego Lance Stroll jest najlepszym, jednym z najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Przyznam, że było to trochę złośliwe. Dziś to niestety się potwierdziło. Oczywiście tym zakończył wcześniej sesję kwalifikacyjną czerwoną flagą, co oznaczało, że poleciał na tym Piastri. Tsunoda był najszybszy w Q1. Lawson był czwarty, tylko 20 sekundy straty. Oczywiście to Q1 nie było Aż tak typowa, ale odstępy były generalnie bardzo, bardzo małe. I pierwszy, pierwszy taki przypadek, widoczny potem pokazany na powtórkach, Max Verstappen, przed ostatnimi wyjazdami, jeśli dobrze kojarzę, stał na końcu pit lane. I nie wyjeżdżał, blokując wszystkie inne samochody z tyłu. I to jest coś, co zostało zaraportowane do sędziów coś, co nie powinno mieć miejsca. Moim zdaniem, za to minimum trzy, a być może i pięć, myślę, że trzy dostanie, jeżeli coś dostanie w ogóle, albo i pięć pozycji. Za coś takiego powinien dostać to po prostu niesportowe zachowanie, no, bezczelne. To jest tak jak na zwykłej drodze. Wiem, że jest bardzo duże porównanie, ale generalnie największa wiocha na złokiej drodze, jaka może być, to jest blokowanie ruchu na różne sposoby, czyli zajeżdżanie drogi, albo jakby, to jest po prostu nie zwracanie uwagi na to, że nie jesteśmy sami na, na, na drodze i nie zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu. To jest naprawdę straszna wiocha. Więc w momencie, kiedy ktoś sobie tak stoi tutaj i blokuje wszystko, e, nawet w, na końcu Pitleń, bo tam mamy ograniczenie przecież do, do 80, jest to, jest to absolutnie nie, słabe, nie? W sensie bardzo, bardzo... No, wydaje mi się, że... Fakt, że Red Bull był gorszy i jeszcze był gorszy w kwalifikacjach niż w teningu, wyciągnął wszystko co najgorsze z Maxa Verstappena i nie był to miły widok. Chętnie poznam Wasze opinie. Myślę, że jest tu wiele fanów Maxa Verstappena, czy uważacie, że to było ok, czy to nie było ok. Ale jak nie jesteście fanami, też chętnie poznam Wasze opinie pod tym materiałem. Dwudzieste miejsce odpada Lance Stroll. Żadnych wypowiedzi jeszcze nie było, jak zaczynałem ten program, natomiast no, zespół ogłosił, że przeszedł kontrolę lekarską już na torze i został wypuszczony, więc generalnie nic z nim się nie stało. Gorzej z samochodem, który musi zostać odbudowany na jutro, prawdopodobnie też z użyciem nowego, nowego, nowego szasi. Znaczy nie, nie zupełnie nowego, nie wiem, czy mają takie jeszcze, nówkę sztukę, ale po prostu z użyciem innego. Z dziewiętnastego pola ma pojechać Guan Zhou, o ile. Max Verstappen nie dostanie jeszcze cofnięcia 10 pozycji, e, mówił, że miał problem z blokowaniem kół. E, trudno atakować zakręty, gdy wiesz, że nagle może e, zablokować się koło. Z 18 pola Logan Sargent e, i Logan generalnie mówił, że było dobrze, ale potem Balit mu nie, nie zachulał, czyli jak zazwyczaj mówi, to był dobry weekend z mojej strony, czułem się pewnie, fajnie nabierałem prędkości, to były trudne kwalifikacje, bo warunki się poprawiały, okrążenie po okrążeniu. Pod koniec jechałem dobrze, ale w dziesiątym zakręcie blokował się tył przy redukcji i tam straciłem około 0,5 sekundy. Hmm. pierwszy raz w ten weekend się coś takiego zdarzyło, akurat wtedy, gdy naprawdę ma to znaczenie, czyli generalnie znowu winny jest bolid. 17 dopiero pola, Oskar Piastri, Oskar Piastri, który nie ma tych samych zmian w bolidzie, jakie ma Lando Norris, tylko jeden komplet był w stanie przygotować McLaren, komplet zmian dla Piastrigo będzie dostępny prawdopodobnie w Japonii, natomiast tak czy inaczej powinien był wejść minimum do Q2, a pewnie i do Q3, ale odpadł, bo była czerwona flaga po dzwonie, po dzwonie strala, który stanął przecież na środku, na środku głównej prostej, plus jeszcze wszystko to było porzucane na drodze do głównej prostej, wszystkie odłamki z tego, z tego samochodu. E, mówił z Piastri, było ciasno, ale pewnie bym przeszedł. Wystarczyłoby czasu patrząc na deltę, na średnią. Cieszę się, że Lansowi nic się nie stało, ale szkoda, że to się wydarzyło przede mną, a nie za mną. Czyli praktyczne podejście. I szesnasty w kwalifikacjach Walter i z Kolejny świetny weekend Alfa Romeo. Akurat mówili po przedłużeniu e, kontraktu z Joe, jak to ekscytująco patrzą w przyszłość, poprawki, będzie lepiej, wszystko i tak dalej. E, znowu złośliwie to skomentowałem wczoraj we blogu. I dzisiaj ta Odpadem obajsku 1. Nie byliśmy w stanie wyciągnąć maksimum z bolidu na tym typie toru. Nie mogliśmy używać takich ustawień, jakie byśmy chcieli. Wczoraj boli był szybszy, ale musieliśmy coś zmienić. Pocieszeniem jest to, że będzie lepiej pasował do Suzuki. Suzuka zupełnie inny rodzaj toru, oczywiście totalnie inny. Tutaj no, wolne, wolne zakręty de facto, dużo no, takich 90 stopni e, i dłuższe proste na Suzuce sekwencje łuków i, i bardzo szybkie łuki to jest domona tamtego toru i tam oczywiście skrajnie może się zmienić układ sił. Jeśli chodzi o Q2, wielka, wielka porażka. Odpadają oba Red Bulla i do tego znowu łobuzuje Max. Najpierw mieliśmy długą przerwę na uprzątanie całego toru i przygotowanie go znowu do stanu, w jakim mógłby się e, e, b, 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 nadawałby się do użytku, chodzi też o bandy, oczywiście o zabezpieczenie dla kierowców. Mieliśmy ten moment, kiedy tsunoda na swoim szybkim okażeniu został zablokowany przez Maxa Verstappen'a i był jeszcze trzeci incydent, którego ja akurat nie wyłapałem. Natomiast te trzy incydenty były przesłuchiwane. Jak nie dostanie kary za żaden z nich, będzie to dość zaskakujące, więc szczerze bo są jakieś granice absurdu. Powinien dostać karę minimum za dwa, moim zdaniem, ale zobaczymy, co orze orzekną sędziowie. Myślę, że no minimum 3-6 pozycji to, to, bo pewnie trzy będą dawali. E Albo, no zobaczymy, zobaczymy co, co postanowią, Ma, ale moim zdaniem musi zostać cofnięty e, na starcie. E, na ostatniej próbie też było widać na albordzie, że Max walczy na kierownicy. E, w pierwszym sektorze miał niedogrzane opony, podsterowność, ale nie tylko. Tam było podsterowność, na sterowność, problemy przy hamowaniu, wszystko, wszystko. E, I nic z tego nie dało się wyciągnąć. Perez jeszcze jadąc przed nim się obrócił, już od razu wypadł z Q2. Zaraz potem Max Verstappen także wypadł. I to wielka sensacja. Znaczy, po treningach wiadomo było, że Red Bulla może nie będą w najlepszej formie. Po trzecim treningu e, szło ku lepszemu, więc wydawało się, że przynajmniej doku. Trzy wejdą, natomiast w kwalifikacjach porażka. Odpadli z 15 miejsca. Tsunoda na pierwszym kółku zniszczył mu okrążenie Max, na drugim po prostu co się stało, samo Na ostatnim okrążeniu popełniłem błąd. Zblokowałem koła, hamując do 14 zakrętu. Przepraszam zespół. Czyli ostatecznie można jedną rzecz zwalić na Maxa, ale druga to było znowu e, błąd, błąd Cunody, kierowcy, który naprawdę jest szybki od początku, był szybki, e, ale niestety nie potrafi robić tego regularnie, powtarzalnie i nie potrafi jeździć szybko, unikając błędów. Zastanawiam się, ile błędów popełni jutro. 14 pola Aleksandr Albon, mówił, że było fajnie być w ogóle z Q1, że trochę im dopisało szczęście przy tym wszystkim i ten tor po prostu nie jest wspaniały dla Williamsa. Trzynaste pole, e, przynajmniej na razie, Sergio Pereza, przypuszczam, że awansuje, pokaże dla Maxa, mówi, było bardzo ciężko, szczególnie w Q2, sytuacja za panami była marginalna, zbyt szybko zaczynaliśmy się ślizgać, czyli to wskazuje na to, że opony zbyt szybko się przegrzewały. E, generalnie wszyscy mieli te problemy, że trzeba było zachować temperaturę opon e, na pełne okrążenie, natomiast no, w Red Bullu wybitnie, Red Bull miał problem z z ustawieniem takim samochodu, żeby, żeby trzymać temperatury opon miękkich, bo na mediumach akurat szło mi dobrze w treningu w odpowiednim oknie. W ostatniej próbie było potężne opóźnienie z silnika, lak po prostu, a kiedy wszedł moment obrotowy, obróciło mnie. Wczoraj tempo wyścigowe wyglądało dobrze, ale nie oczekuję wspaniałego wyścigu, gdy startujemy z takiej pozycji, mówi Perez. Z 12 pola Pier gasni. Cały weekend byliśmy z tyłu, bardzo się ślizgałem po całym torze. Zespół lepiej się spisał na kwalifikacje, ale było już trochę za późno, bo przez cały ten czas odrabialiśmy straty. Za dużo próbowaliśmy kombinacji przez ten weekend. Jesteśmy jednak na dobrej pozycji na jutro. I z 11 pola na razie Max Verstappen. Cały czas liczę na to, że dostanie mu się kara za to. No i tutaj bardzo ciekawe, bardzo rzeczowe wyjaśnienia, co się działo w tych kwalifikacjach, jeśli chodzi o kwestie sportowe i prowadzenie bolidu. Mówi, w trzecim treningu było już lepiej i zmierzaliśmy we właściwym kierunku, ale potem zmieniliśmy kilka rzeczy w ustawieniach i okazało się, że byliśmy w tym zbyt agresywni. W każdym zakręcie mocno się ślizgałem i straciłem dużo przyczepności z przodu. W wielkich strefach, w, znaczy w strefach mocnego hamowania, e, bardzo dobijał boli do podłoża, co zdejmowało docisk z opon e, i nie mogłem hamować tak, jak chciałem. Było bardzo, bardzo ciężko. W wyścigu niewiele da się zrobić. Zapewne będzie to e, jazda na jeden pit stop. Musisz być znacznie szybsze, aby nadrabiać pozycję, a my nie mamy takiej przewagi nad innymi szokujące doświadczenie. Bardzo ciekawie to mówił Max Verstappen, faktycznie był zszokowany i, i wyszło z niego kilka takich cech, które nie są godne naśladowania. Para przejść do q znowu sensacyjny Carlos Sainz, choć środkowy sektor coś tam delikatnie zepsuł, to była jego mocna strona, a w ostatnim przejdzie w e, środkowym sektorze się nie poprawił. Wspaniały George Russell, e, błysk e, Lajama Lawsona, absolutnie wstrząsający finał, fenomenalna e, końcówka w obu próbach, na danym etapie kwalifikacji Carlos Sainz był najszybszy. Leclerc po przejechaniu swojego kółka e, powiedział przez radio, że to schrzanił e, i potem na powtórkach było widać jak rzuca dość mocno na wyjściu z 17 zakrętu, traci napęd wychodzący to była w zasadzie już końcówka tego okrążenia przed ostatnimi yy, yy, zakrętami yy, i z całą pewnością stracił tam więcej niż yy, jedną dziesiątą sekundy, a na zegarze był 79 tysięcy za sańcem. Więc to było pole position, które mógł wyciągnąć, a którego nie wyciągnął. I do tego wyprzedził go George Russell, szybszy od Leclerca o 7 tysięcznych sekundy. Absolutnie wspaniała jazda Georgia, i generalnie odrodzenie w tej drugiej połowie sezonu. Nie wiem, czy widzicie to samo, ale nagle się okazało, że szczególnie po podpisaniu kontraktów, że nagle George znowu. To jest, ktoś zwrócił uwagę, że jest taka dziwna prawidłowość, że kiedy Lewis się zdecydował na to, że podpisuje kontrakt z Mercedesem, nagle George wraca do dawnej formy. Coraz bardziej i teraz bardziej. Może to być przypadek, absolutnie, ale jest to jakaś taka, e, jakaś taka prawidłowość. Więc e, tak, czwarty Norris, trzy dychy z tyłu, ale mówi, że nic nie dał się zrobić. Louis, pół sekundy straty, dwa hasy w pierwszej dziesiątce o tym już mówiłem. I jedziemy kierowca po kierowcy. E, z dziesiątego pola powinien startować Liam Lawson. Wielki, kolejny krok, wejście do Q3 w trzecim weekendzie wyścigowym, podczas gdy Tsunoda odpada e, już w Q2, czyli pokonał Tsunoda de facto w fair and square w kwalifikacjach, absolutnie robi ogromne kroki do przodu. Tu mam taką refleksję od razu, bo było dużo głosów na temat tego, że Nick DeVries no, dostał za mało czasu, że był debiutantem i że to nie było fair ze strony Red Bulla. Ja się z tym do końca nie zgadzałem, z tego względu, że kierowca z takim doświadczeniem, z takimi oczekiwaniami po prostu powinien był od początku być szybszy niż to pokazał, ale ostatnio mnie odchnęło i zdałem sobie jeszcze sprawę z innej rzeczy, że generalnie, szczególnie Franz Tost, czyli szef Alfy Tauri jeszcze, ale to już niedługo, powtarzał, że Yuki to jest bardzo dobry, w ogóle bardzo szybki, że się poprawia, że jest super, no i Red Bull Tsunoda broni, ale to jest oczywiście, no nie mogą publicznie krytykować swojego kierowca, szczególnie japońskiego kierowcy, kiedy mają japońskiego dostawcę silników, ale oni, moi mili, sami wiedzą, jakim kierowcą jest Yuki Tsunoda. Więc to, to, to co przegapiają te osoby, które mocno krytykują Red Bulla za tę decyzję, to to, że Alpha Tauri i Red Bull lepiej wie, jakie jest prawdziwe tempo Yukiego Tsunody i oceniają go E, oceniali e, Nika Vriesa na tle kierowcy, który prawdopodobnie był znacznie gorzej oceniany, oceniany przez zespół niż my go oceniamy. Stąd e, w, oni po prostu oczekiwali, że De Vries będzie lepszy od Sunoda, dlatego że Tsunoda na tyle słabo jeździ. I moim zdaniem to się z tego wzięło. My tego nie, e, nie dostrzegamy. I to teraz widać, kiedy Liam Losson w trzecich kwalifikacjach jest od niego szybsze. E, Losą mówi tak, było ok. Ale brakowało nam tempa. Miałem problemy z dogrzaniem opon. Brakowało mi przyczepności w ostatnim przejeździe. Cieszę się, skutszy, ale potencjał był na więcej. To jest to myślenie moimi, to jest ten kierowca. 9 e, pola pojedzie Hukenberg, generalnie świetny występ Hasa po fatalnej mądzie e, Mówi, nie oczekiwaliśmy dwóch bolidów e, w Q3, to miła niespodzianka. Cieszymy się dziś niezależnie od tego, co przyniesie jutro. Czyli jutro oczywiście spodziewane problemy z e, utrzymaniem opon w dobrym stanie. E, jeżeli no, będzie się dał pychać na jeden pit stop e, no to Has pojedzie prawdopodobnie, znaczy na 99% na dwa, a jak się dopychać na dwa, to pojedzie na trzy. E, naprawdę dobry występ wina miał ogień przez Całe kwalifikacje, więc musiałem dawać z siebie naprawdę wszystko. To zdanie zwróciło moją uwagę, że tutaj, że znowu, i to zwracałem Wam uwagę wcześniej, że choćby był 17, tak długo jak 19 był Magnusen, to, to Huckenberg był bardzo zadowolony i szczęśliwy, i, i wszystko było ok. Ale dopiero kiedy Magnuson jedzie szybko, naprawdę szybko, szybszej od Hulkenberga, nagle Hulk mówi, że naprawdę musiał dawać z siebie wszystko. I zwracam na, na, na to uwagę, jeszcze raz. To jest punkt odniesienia Niko Hulkenberga. To jest jeden z powodów, dla których ten facet jeszcze nie stał Formuły 1 na podium. E, z ósmego pola Esteban Ocon. To było całkiem fajne kółko. Dałem z siebie wszystko, było ciasno, a my mocno się poprawiliśmy. Mamy tu dużo poprawek i wyciągnę wyciągnęliśmy maksimum z tej sytuacji. Z siódmego pola Fernando Alonso. Mówi, że to było dobre okrążenie, i powiedział, mógł mógłbym jeździć przez całą noc i trudno byłoby poprawić to kółko. 2,3 sekundy różnice mogą poprawić wiele pozycji. To będzie ciekawy wyścig. Z szóstego pola Magnussen, w końcu ten błysk, w końcu rehabilitacja, chociaż w jakimś stopniu mówi, z jakiegoś powodu bolid jest mocniejszy na tym torze. Chodzi o typ zakrętów. Na tor, ten tor bardzo posuje naszemu Bolidowi, a my to wykorzystaliśmy. Nasze tempo nie jest wystarczające, aby utrzymać te pozycje, ale na tym torze może uda się utrzymać w punktach. Będę się trzymał mojego miejsca. Nikomu nie ułatwię zadania. Ostrzega Magnussen, co oczywiście w jego ustach brzmi bardzo, bardzo groźnie, bo jest to najmniej fair play jeżdżący kierowca Formuły 1. Coś, co mu kiedyś nas zarzucił sam Huckenberg, na co usłyszał, żeby posał mu kulki. Niko Huckenberg, widzieliśmy też obronę przed Albonem niedawno, jeśli dobrze pamiętam. To mniej więcej tego możemy się e, spodziewać po Magnusonie, ale przynajmniej e, będzie ciekawiej. Tak czy inaczej, bardzo dobra robota kierowców Hasa. No i oczywiście czekają oni na poprawki, które mają się pojawić prawie że na bezpek w Hasie e, na tor w Austin prawdopodobnie na domowy wyścig Hasa, bo to przecież amerykański team. Tak czy inaczej, mega dobra robota. Trzymam kciuki za to, żeby chociaż Kevin dojechał jutro w punktach. Piąte miejsce dla Luisa Hamiltona. E, prawie nic nie mówił, mówił e, prawie nic nie mówił. Powiedział, lepiej brzmi, bo to była tautologia, prawda? Miałem nadzieję na więcej, ale nie tak. Miało się dziś stać, nie to było zapisane w gwiazdach, między to miało na myśli. Samochód miał prędkość, ale nie mogłem jej wyciągnąć. Miałem problemy z jego wyważeniem. Czwarty, Lando Norris, mówi, że to dobry wynik dla nich. E, mówi, że wiem, że 20 sekundy to nie wygląda na zbyt wiele, ale dałem z siebie wszystko. Jestem bardzo zadowolony, było bardzo trudno. Za każdym razem, za każdym kółkiem wyciskałem maksimum z mojego bolidu. Z trzeciego pola Charles Leclerc, niezbyt uradowany, mówi, to zawsze balans między pierwszym i ostatnim sektorem przy mm, przegrzewających się oponach na jednym kółku. Czyli trzeba wybrać po prostu. Czy obstawiamy ten pierwszy sektor i potem mamy słabsze drugi i szczególnie trzeci? Czy raczej oszczędzamy w tym pierwszym sektorze i trzymamy oponę na to, żeby przybić gwoździa w trzecim? Carlos wykonał wspaniałą robotę. P1 i P3 dla zespołu na jutro. Nie oczekiwaliśmy, że będziemy tak szybcy na takim torze. A my oczekiwaliśmy. W sensie, to już nie był cytat z lekarka. Z drugiego pola George Russell, absolutnie fenomenalna jazda w tych kwalifikacjach. Mówił tak, siedzisz w tym samochodzie jak w saunie, ale musisz zachować spokój i chłód. Zespół wykonał świetną robotę ze strategią. Mamy na jutro komplet nowych Opon Medium, których nie ma nikt inny. W piątek zużycie było, zbyt, yy, yy, było, było dość duże. To oznacza, że będzie to wyścig na między jeden a dwa pit stopy. Postaramy się zmusić Ferrari do błędu. Nie powinno być trudno. Tu może być pies pogrzebany jutro w walce Rasela, głównie z też Józef Hamilton z kierowcami Ferrari. Właśnie to i na ile pit stopów kto będzie jechał. I z pierwszego pola. Carlos Sainz, który mamy zgarnął, w związku z tym taką oto przepiękną e, oponkę, mówi y, e, Podobnie jak na Monzie, już od pierwszego treningu jechało się bardzo dobrze, a potem złożyłem e, to okrążenie w Q3. Starałem się jechać czysto i nie popełniać błędów. Utrzymaliśmy skupienie i przejechałem dobre okrążenie w Q3 i mam to pole position. Mamy bardzo dobry bolid w pewnych warunkach i na pewnych torach. W ten weekend nasz samochód jest bardzo dobry, e, jak i na Monzie. Wiemy jednak, że naszą słabością są wyścigi, ale zespół robi dobrą robotę i robimy postępy. W wyścigach Mercedes jest zazwyczaj trochę szybszy od nas i mają też inną strategię z oponami, ale wciąż możemy celować w zwycięstwo. No bo oczywiście George oszczędził tak, ma, ma, ma oszczędzony i George i zdaje się Louis mają oszczędzony ten kompo, komplet opon Medium, co oznacza, że jest całkiem możliwe, że pod koniec tego wyścigu znowu Louis. Po odpowiednich ruchach strategicznych będzie nadganiał i będzie jechał po podium. Mi się wydaje, że to mi pachnie może się mylę. Zobaczymy. Trzymam czuki za Ferrari, ale to mi pachnie podwójnym podium Mercedesa. Jutro. E, Obym się mylił. A skoro już w ogóle mowa e, o tym, no to e, oczywiście parzaj na temat tego, co się wydarzy w wyścigu. E, m, pewnie będzie sporo głosów, że Max na pewno jutro odkręci, prawda? I ten i, i po, pojedzie w siną dal. Moim zdaniem będzie ciężko, szczególnie jeśli dostanie karę, ale nawet bez tej kary. E, więc no, po prostu w nas w Singapurze się bardzo trudno wyprzedza. Czas pokaże. Ja wierzę, że w końcu wygra wyścig ktoś inny niż Red Bull, chyba że będzie jakiś, nie wiem, safety car w idealnym momencie dla Maxa albo dla Pereza, co też się może zdarzyć, ale raczej no, liczmy na to. Ja trzymam kciuki naprawdę, że w końcu wygra ten wyścig ktoś inny. I teraz główne pytanie brzmi: Mercedes czy Ferrari? A może McLaren? Po piątku Sam Norris mówił, stając na Ferrari, mówi, oni są zdecydowanie za szybce dla nas w tym momencie. Są naprawdę mocni, ekstremalnie dobrze e, przy niskich prędkościach. A tutaj w zasadzie wszystkie fragmenty toru to są niskie prędkości. Sam Luis mówił, ogólnie to będzie interesujący wyścig. Wszystko oprze się głównie o zużycie opon. To nie wróży jakiegoś wielkiego szału, jeśli chodzi o ściganie, o czym zresztą za chwilę nie zabra wiadomość dla Ferrari, choć po pierwsze, może idzie lepszą, a po drugie, zdarzały się wyścigi, kiedy jednak Ferrari to opony jakieś się trzymały. No, w, w Kanadzie się trzymały, no, w, na mądzie. Fakt, no, Sainz mówił, że końcówki stintów jechał już prawie na tym, na płótnie, ale jednak starczały te opony. Wydaje mi się, że też walka z Lekrakiem za bardzo nie pomagała. Pytanie, ile będzie w stanie zrobić Red Bull w trybie wyścigowym? Ciekawe, ile stawiacie? Poproszę o komentarze pod tym materiałem. Czy będzie lepsze ściganie? Bo wiadomo, że w Singapurze no, kwalifikacje bywają bardzo dobre, dzisiejsze były świetne, natomiast co do wyścigów. Różnie. E, Louis mówi tak. Myślę, że zmiany w, w konfiguracji toru, czyli to wycięcie czterech zakrętów, są wspaniałe. To naprawdę otworzyło e, tor e, i jest dzięki temu jeszcze wspanialsze niż wcześniej. Też mi się wydaje, że jakoś bardziej spójny jest, jest to tor. Te cztery zakręty one utrudniały, jeszcze oczywiście jazdę czyniły Singapuru wyjątkowym, ale mi się wydaje, że, że, że faktycznie jakoś no, robią ten tor, jakiś lepszy rytm nadają Singapurowi, to znaczy opuszczenie tych czterech zakrętów. Zmiany, które wprowadzili w nawierzchni, czyli nowy asfalt, naprawdę sprawiły, że o wiele fajniej się jeździ, czyli też nowy asfalt bardzo dobrze działa. Natomiast no, cały temat dotyczy braku nowej strefy DRS, to jest coś, co FIA mogła zrobić, wstawić w czwartym, znaczy w tej, w tej ostatniej, czwartej strefę DRS w tym ostatnim sektorze wyprostowanym, ale nie chciała tego zrobić i Luis mówił, nie sądzę, że będzie więcej wyprzedzania, Potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy DRS-u w tej nowej sekcji, o co wszyscy kierowcy poprosili w rozmowie z FAJ, EFA pytała zespoły i kilka z nich odmówiło. Moim zdaniem zespoły powinny być za ściganiem, za wyścigami, a nie przeciwko ściganiu się. Ciekawe, że kilka ekip było przeciw ale będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Bardzo lubię, kiedy Luis używa swojego autorytetu, aby mówić o takich rzeczach, typu, że opony są słabe, e, na przykład, że bojdy są za ciężkie, albo po prostu, że pewne rzeczy, że, że powinno się słuchać kierowców, a nie zespołów. Tak więc to jest e, miło słuchać i warto słuchać, kiedy mówi takie rzeczy. To jest autorytet mistrza świata. Facet wie, czy mówi z wybitnym kierowcą wyścigowym. Tak więc absolutnie tutaj za kierowcami, absolutnie za Luisem. Pytanie natomiast jest takie, poza konkursem, jak obstawiacie, które ekipy nie chciały dodatkowej strefy DRS? E, Brandal zdradził, w rozmowie z Hornerem, że usłyszał, że z 10 ekip 5 w ogóle nie odpowiedziało FIA, trzy odmówiły i tylko dwa zespoły się zgodziły. No i z całą pewnością Red Bull nie był tą ekipą, która odmówiła, dlatego że Red Bull ma bardzo mocny DRS, więc jestem tylko ciekawy, czy, czy jedną z tych ekip nie był właśnie Mercedes, która nie chciała. Tak. Zastanawiam się, jak, jak obstawiacie. Moi mili, tyle się chodzi o dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was jeszcze raz na CoDrive, czyli zapowiedź wyścigu z, z Aloną Marcin, jak z Maxem Verstappenem. Była pyszna zabawa na y, ostatnie F1 vlogi. Wczorajszy, y, no, umawiamy szczeg szczególnie mocno tą kwestię Homo Tamarko i dlaczego Landstroj jest najlepszym kierowcą świata. To są między innymi wczorajsze y, tematy. Jeżeli podobał Wam się program, zachęcam do podniesienia też dodaniami kciuka do góry, czyli ten przycisk taki do góry, y, jak w dół, okej, okay. <tosłuch> też tak. Jakoś wezmę na klatę. Jeżeli nie subujecie mnie, zapraszam do subowania. E, dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do samego końca. Szczególnie jak Wam się nie podobały moje programy, to tym bardziej. E, I zapraszam Was serdecznie na spotkanie jutro. E, mamy oczywiście klasycznego, powyścigowego, wyczerpującego livea o wyścigu, o najciekawszych wydarzeniach e, e, i inne dyskusje o Forum 1. I na koniec pytania od Was póki co. Dziękuję z całego serca i do zobaczyska jutro. Thank you. Thank you. Thank you.